Dzień dobry, mamy piąty dzień grudnia. W ostatnim w tym tygodniu mikołajkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium będą także informacje dla kierowców dotyczące ulicy Częstochowskiej. Znamy już plan na Sylwestra 2014. Będzie oczywiście o mikołajkach i apel o pomoc w znalezieniu pewnego pojazdu. Agnieszka Baron, zapraszam. Kierowcom przypominamy, po Gliwicach nie jeździmy na pamięć, tym bardziej, że prace przy drogowej trasie średnicowej wymuszają zmiany w organizacji ruchu. Kolejna szykuje się w rejonie ulicy Częstochowskiej. Od dziś musimy przygotować się na zmiany w obrębie skrzyżowania Częstochowskiej z Wrocławską i Konarskiego. Drogowcy wyłączą też z ruchu lewy pas ulicy Częstochowskiej. Objazd zostanie wytoczony ulicą Konarskiego na odcinku od ulicy Strzody do ulicy Częstochowskiej. Ruch samochodów w kierunku Konarskiego odbywał się będzie lewym i środkowym pasem ruchu. Prawy zarezerwowany zostanie dla przystanku autobusowego i kierowców skręcających w ulicę Kaszubską. O kolejnych utrudnieniach będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych serwisach. Miasto ma już plan na Sylwestra. W tym roku mamy się bawić przy rytmach elektronicznych brzmień. Nie zabraknie też pokazu z wykorzystaniem najnowszych technologii. Tegoroczna impreza sylwestrowa organizowana przez Urząd Miejski odbędzie się na Placu Krakowskim. Imprezę będzie rozkręcał DJ, który ma w repertuarze najpopularniejsze utwory muzyki tanecznej. Ale to tylko pierwsza część muzycznych atrakcji, która rozpocznie się o godzinie 23 i potrwa do 1. Później zabawa przeniesie się na teren Politechniki Śląskiej w sąsiedztwie Placu Krakowskiego. Tam do 4 rano będzie królować garden beat i elektronika. W programie tegorocznego Sylwestra nie zabraknie też pokazu sztucznych ogni, świateł i mappingu. Już jutro mikołajki. Półki sklepowe uginają się pod ciężarem potencjalnych prezentów. Tylko co wybrać? O rady poprosiliśmy mieszkańców Gliwic. Dzień dobry panią, telewizja Imperium. Możemy przeszkodzić w spacerku. Jak przygotowania do mikołajek? To w tym roku trochę inne, trochę się powiększyło grono, także spędzamy razem z dzieciaczkami, spotkamy się u koleżanki. Jeden z tatusiów się przebierze za Mikołaja i będziemy się bawić. Czy jest już pani gotowa na mikołajki? Tak. Zawsze. Jakie prezenty? Dużo prezentów, bo mam troje dzieci. No, staram się, żeby to były prezenty, które służą także do edukacji. No, ja to już nie obchodzę mikołajków, jestem za stara na to. Dziecko dostanie prezent swój, ale reszta nie. A co dostanie pociecha? Pociecha już leży taki chodzik, który zbiera piłki. Gotowi na mikołajki? Tak, psychicznie tak. A materialnie jakie prezenty będą? A to jeszcze nie gotowe. Nie wiem, wolę osobiście dawać prezenty niż je dostawać. A jakie pan daje prezenty? Jakie to jest? Ręcznie robione, kupione? Znaczy i takie prezenty spersonalizowane, myślę. Dla na przykład album ze zdjęciami może być. Dla córki, dla żony, także dla córki będzie gra, dla żony kosmetyki. A czym się pan kieruje przy doborze prezentów? W sumie właścicielem. Ten, który będzie otrzymywał prezenty, także to jest podstawa. Słodycze. Jakieś drobne perfumy. No a przede wszystkim temu małemu coś. Co dostanie? Tak proszę po cichu powiedzieć, żeby nie słyszał. Auto. Wow. A dla dzieci to niespodzianka. A coś dla dorosłych będzie? No na pewno będzie. A czego pani sama się spodziewa dostać? Oj, sama nie wiem czego. Nie wiem, co ten pan w czerwonym kubraczku przyniesie, także nie mam żadnych przecieków. A jakie pani prezenty sama dostaje na mikołajki? Nie dostaję, niestety nie dostaję. I tu apel do mojego męża, nie dostaję prezentów na mikołajki. Przepraszam. W
mieście z okazji Mikołajków przygotowano moc atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Miłośników literatury zaprasza Biblioteka Centralna. 31 czytelników otrzyma jutro książkowe upominki, a w filii numer 30 przy ulicy Sopockiej będzie przez cały dzień można wypożyczyć książki o świętym Mikołaju. Dla najmłodszych przygotowano także słodką niespodziankę. Dla frankofilów i kinomaniaków przygotowano jarmark mikołajkowy ze specjalnymi warsztatami kulinarnymi dla Mielusińskich. To w kinie Amok, gdzie o godzinie 16 zostanie wyświetlona francuska bajka Ernest i Celestyna. Dla tych, którzy w dalszym ciągu nie mają pomysłów na prezent, zachęcamy ich do udziału w jarmarku świątecznym na rynku. Start jutro o godzinie 14. Straż Miejska w Gliwicach poszukuje sań z reniferami. Osoby, które wczoraj lub dzisiaj widziały drewniane sanie z parą reniferów, proszone są o bezpośredni kontakt ze Strażą Miejską. Numer kontaktowy 986. Renifery były koloru białego z czerwonymi nosami. W chwili zaginięcia miał na szyi zawiązane złote dzwoneczki. Osoba, która zgubiła sanie, obiecuje w ramach znaleźnego wór prezentów na święta. W dniu wczorajszym patrol Straży Miejskiej został zatrzymany przez Mikołaja. Mikołaj poprosił o udzielenie pomocy, gdyż ktoś spłoszył mu sanie z reniferami. Także cała jednostka Straży Miejskiej jest w gotowości bojowej. Wszyscy szukają renifera oraz sań. Natomiast Mikołaj został przewieziony do Straży Miejskiej i wspólnie ze strażnikami będzie dziś i jutro rozwozić dzieciom w Gliwicach prezenty. Mikołaj przyjechał do Gliwic, żeby dzieciom grzecznym przywieźć dużo prezentów i dzięki pomocy Straży Miejskiej te prezenty dotrą w najbliższym czasie. Dzisiaj Mikołaj odwiedza dzieci w szkołach, również dzieci ze świetlicy środowiskowej w Polskim Czerwonym Krzyżu przy ulicy Wrocławskiej. Odwiedzimy i rozdamy dużo prezentów. No bardzo fajnie, że jest taka jednostka jak Straż Miejska, bo dzięki niej właśnie mogłem tutaj znaleźć schronienie w najbliższym okresie. I mam nadzieję, że chłopacy ze Straży Miejskiej odnajdą moje renifery wraz z saniami. Ho, ho, ho! Gliwiczanie powalczą z Legią. Tym razem nie chodzi o piłkarskie starcie. Przypominamy, że pojedynek Piasta Gliwice z Legią Warszawa zakończył się bezbramkowym remisem, ale o zmagania koszykarzy, którzy powalczą z warszawiakami w ramach 11. kolejki Ligi Męskiej. Mimo, że obydwa zespoły są beniaminkami pierwszej ligi, Legia może pochwalić się nieco lepszym bilansem. Mają na koncie o jedną więcej wygraną. Mocnym wzmocnieniem Białej Gwiazdy będą m.in. sprowadzone z Astorii Bydgoszcz Mateusz Bierwagen, Aleksander Kobus, który średnio zdobywa 14,7 punkta na mecz, oraz Cezary Trybiański, który jako pierwszy Polak wystąpił w NBA. GTK Gliwice zapowiada pełną mobilizację i liczy na wsparcie kibiców. Początek koszykarskiego starcia już dziś o 20 w hali Łabędź. W imieniu swoim i zespołu dziękuję za uwagę. Kolejne wydanie wiadomości telewizji Imperium już w poniedziałek. Można nas oczywiście oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie nasza strona tvimperium.pl. Życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia w poniedziałek.